Nawiązując do poprzedniego nagrania, można się naprawdę zdziwić, jakie rzeczy potrafią odnajdywać się w umyśle, jak się zacznie po kolei rozpuszczać kolejne traumy, ponieważ one często są ułożone w szereg. Jedna zasłania drugą. Trochę jak ten stos listów. Bierzesz jeden, a pod spodem drugi. Jeden nawiązuje do drugiego. Nie należy więc być zdziwionym, że rozpuściło się jedną rzecz, a na jej miejsce wskakuje nagle następna. I być może niektórzy, tak jak ja, czują się przytłoczeni tym, że ciągle wchodzi coś nowego i trudno znaleźć miejsce na oddech. Wydawało się, że ja tą jedną rzecz rozpuszczę, to poczuję ulgę i przynajmniej przez jakiś czas będę mógł się cieszyć życiem. Nie zawsze tak jest. Trzeba dużo wiary i fajnie, jeżeli ktoś ma jakieś bezpieczne środowisko, w którym może poczuć się lepiej, któremu daje poczucie bezpieczeństwa. Chciałem powiedzieć o rzeczach, które ja sobie przypomniałem i które też nawiązują do tego, jak łatwo można zaburzyć komunikację, zwłaszcza w bardzo młodym wieku. Jak łatwo nieświadomie opiekun czy rodzic może zupełnie zniszczyć swoją komunikację z dzieckiem. A są to rzeczy, które mi się przypomniały stosunkowo niedawno, więc myślę, są przykładem właśnie czegoś takiego, co być może w ogóle by do mnie nie wróciło, gdybym nie pracował nad sobą tak długi czas. Dwie takie sprawy, które uświadamiają mi, że mimo, że nie pamiętam szczegółów, to w bardzo młodym wieku nauczyłem się, że szczerość nie popłaca. Chociaż do tej pory nie nauczyłem się kłamać. Wzdragam się przed kłamaniem. Uważam, że każde kłamstwo... Czuję, że każde kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Do tego stopnia, że jak nawet na filmach widzę, że ktoś kłamie, to jest to dla mnie bardzo stresujące i wręcz nie chcę takich filmów oglądać. Było takie zdarzenie, wierzę, że nie jedno, ale to pamiętam, gdzie moja siostra zrobiła z plasteliny samochodzik. Bardzo fajny. I pozwalała mi się nim czasem bawić. A ja nie mogłem się powstrzymać, żeby go nie dociskać lekko, ale tak, że się trochę odkształcił, nie dociskać do ziemi na ukos, ponieważ to mi się kojarzyło z wypadkiem samochodowym, a z jakiegoś powodu bardzo lubiłem wypadki. Bardzo lubiłem, tak na poziomie jakimś artystycznym, uszkodzone rzeczy, zwłaszcza uszkodzone pojazdy. A miałem wtedy może 5-6 lat, żeby była jasność, na jakim etapie to już się działo. Nie to, że fascynowały mnie wypadki drogowe, czy wraki samochodów. To jest osobny temat. Ale chodzi o to, że nie mogłem się przed tym powstrzymać, chociaż wiedziałem, że jest to w jakiś sposób psucie własności mojej siostry. I pamiętam, że ona w pewnym momencie pytała się mnie. Wcale nie była zła, tylko po prostu ze szczerej ciekawości pytała się, dlaczego ja tak to robię z tym samochodem. A ja nie umiałem jej powiedzieć. Wiedziałem doskonale dlaczego, może umiałbym to ująć słowami, ale nabierałem wody w usta i po prostu zamierałem. Co teraz? Byle przetrzymać. Przeczekać, aż się przestanie mną interesować. Na co mogłem liczyć? Sensu to nie miało żadnego. Jak już zrobiłem to, to powinienem się liczyć, że ona zwróci na to uwagę przecież. A mimo to nie umiałem z jednej strony się powstrzymać, z drugiej nie umiałem wytłumaczyć dlaczego. Dzisiaj mi się wydaje, że po prostu byłem już tak w swoim świecie i tak jeszcze przekonany, że nikt nie zaakceptuje tego świata, że wolałem męczyć się w ciszy i potem skazywać innych na domysły i siebie też, co oni tam o mnie myślą, niż wyczyścić sytuację i powiedzieć, fascynuje mnie, że on jest taki zgnieciony, ten samochodzik. Nie wiem czemu, lubię po prostu, jak symuluję wypadek samochodowy. I teraz popatrzcie, z
punktu widzenia mojej siostry albo kogokolwiek z zewnątrz, kim ja byłem. Psujem, który został złapany na gorącym uczynku, który nie umiał uszanować cudzej własności. W tym momencie, gdyby został okrzyczany, to prawdopodobnie jeszcze mniej miałbym kontaktu z tą rzeczywistością. Jeszcze mniej, jeszcze trudniej byłoby się ze mną dogadać. No i to niestety w innych sytuacjach miało miejsce regularnie przez całe lata. Paradoksalnie, jak ktoś się nie słucha, albo robi wrażenie, że nie słucha, to może świadczyć właśnie o tym, że słucha zbyt mocno. Jest tak nastawiony na słuchanie, że aż włączają się w nim jakieś awaryjne mechanizmy, które go odcinają od zewnętrznego świata. Może to się wydawać abstrakcyjne, dziwaczne, no ale tak bywa. Druga sytuacja, przypomniałem ją sobie dzisiaj, dosłownie dzisiaj. Jak miałem niewiele więcej lat, były to jeszcze pierwsze trzy klasy podstawówki, może koło drugiej klasy. Pojechaliśmy z klasą na wystawę modeli dinozaurów. Mówię dinozaurów, bo zapamiętałem to sobie. Właśnie w ten sposób zrobiła na mnie ogólnie duże wrażenie. Byłem mocno podjarany, jak to małe dziecko. Ale nie to, że dinozaury to jest tutaj ważne. Chodziło o taką społeczną rzecz. Wejście na tą wystawę. To był namiot z dwoma wejściami. Jedne do wchodzenia, drugie do wychodzenia. Ja wszedłem razem z całą resztą, znaczy klasa wbiegła w ogóle. Z dzikim wyciem. Ja się bardzo dziwiłem, jak oni w ogóle mają taką energię, taką śmiałość, żeby tak się zachowywać. Ja już byłem wtedy trochę wycofany. Zresztą to było potem, dużo po historii, którą opowiadałem z samochodem, więc wiadomo, że byłem bardziej wycofany. Lepiej ze mną raczej nie mogło być. Natomiast wszedłem dużo spokojniej, kręciłem się tam, niby było wszystko ok. W pewnym momencie pani wychowawczyni mnie poprosiła, żebym wyszedł i komuś coś tam powiedział. Chyba o to chodziło, albo żebym już wyszedł i nie wiem, czekał przy autokarze. W każdym razie chciałem to zrobić, nie było problemu. Tylko z jakiegoś powodu próbowałem wyjść przez to samo wejście, które służyło do wchodzenia. Chociaż teoretycznie teraz jest to, pamiętam jako oczywiste. Nie wiem na ile oczywiste było wtedy. Teoretycznie pamiętałem, że wychodzi się tą drugim wejściem. Tylko no tu się ujawniła moja taka cecha. Nie byłem pewien. Nie byłem pewien, a oswojone już miałem to wejście. Więc tym chciałem też wyjść. No i w ostatniej chwili jakiś pracownik mnie zamachał ręką, mówił, tędy się nie wychodzi. Co ja zrobiłem? Nie poszedłem drugim wyjściem, tylko w tył zwrot, z powrotem na wystawę i udaję, że nie było tematu. Pani wychowawczyni znów do mnie podeszła i powtórzyła swoją prośbę, czy być może pytała, dlaczego wróciłem. I ja znowu nie umiałem się przyznać, że poszedłem źle i że zwrócono mi uwagę. To było zbyt silne. Pani się prawie na mnie zdenerwowała. Widziałem, że się zirytowała wręcz mocno. Nie wiedziała, o co chodzi, a ja tylko naburmuszony, nie odzywam się i udaję, że nie rozumiem, co się do mnie mówi. W każdym razie pamiętam tą sytuację. Pamiętam, jak się czułem. I chociaż logicznie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć sam przed sobą. Więc tym bardziej rozumiem, że otoczenie mogło tego nie rozumieć. Jakie mogły być powody? Szczegółów nie pamiętam, ale wyczucie mi mówi, a wyczucie już mi nieraz dobrze podpowiadało, że po prostu wydarzały się w moim życiu rzeczy, które mnie nauczyły, że szczerość nie popłaca. Nie mogłem się przyznać, jeżeli się przyznałem, że zrobiłem błąd,
że ktoś mi zwrócił uwagę, to następowała później reakcja, która mi nie pomagała. Ja się jako małe dziecko nauczyłem, że jak zrobię błąd, to lepiej się nie przyznawać. Także drodzy duzi albo mniejsi, ale w ogóle drodzy ludzie, jak ktoś waszym zdaniem dziwnie się zachowuje, udaje, że nie słucha, stawia tak zwany bierny opór, obawiam się, że irytacja, a już na pewno wpadnięcie w złość, jest raczej ostatnią rzeczą, która rozwiąże problem. Ku przestrodze mówię. Jeśli do kogoś coś mówicie i ten ktoś nagle ucieka, zmienia temat nistego nizowego, albo ucieka wzrokiem, albo nieruchomieje, wiedzcie, że tam jest jakiś poważny lęk. Jeżeli to, co macie w tej chwili do załatwienia z tym człowiekiem, nie jest jakieś ekstremalnie ważne, to zapomnijcie o tym na chwilę i skupcie się, jeżeli chcecie pomóc. Chcecie i uważacie, że możecie pomóc temu człowiekowi. Skupcie się na zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa wokół niego. Niech on wie, że za szczerość nie zapłaci gorzkimi wyrzutami czy w ogóle jakąś nieprzyjemną oceną. Tacy ludzie najczęściej tak reagują, bo są bardzo, bardzo wrażliwi i bardzo, bardzo delikatni.